W medyce podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli ulotki, opakowania i podejrzane ampułki. Patrz, tu jest więcej tego. Ile to kosztuje? To niedużo. Niedużo to jest ile? 1000, 2000? No, za całość tam wypłaty można mieć. Ohoho. Ile pan tego ma? To pan chciał zarobić sobie dojeżdżając do pracy na Ukrainę i z Ukrainy? Serwisowej garanty do premii. Ale taka premia to jest zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w Polsce. Skąd pan wie, co to jest? Ma pan na to jakieś dokumenty? Ja nie mam tego. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ile jest opakowań? Nie wiem, tyle co tam widać. 20 opakowań jest. Coś się nie zgadza tutaj. To jak się zgadza, to się zgadza. No, tyle no właśnie, że się nie zgadza. No jak się nie zgadza, jak to jest wszystko to samo? No to wszystko to samo, ale ilość się nie zgadza. No dajcie spokój, ja nic nie mam. Tyle brakuje? Słuchaj, powiedziałeś, że jest 20, tam było 13, brakuje 7 opakowań. Musimy pozostałe znaleźć, dlatego że jest to towar niewiadomego pochodzenia. To jak widać, kierowca tego w ogóle nie zgłosił, więc musimy pozostałe znaleźć, żeby to nie weszło na rynek polski. Słuchaj, rzućmy okiem jeszcze na ten samochód. Zobaczmy samochód, bo tak sprawdziliśmy przestrzenia. Ja powiem ci, że nawet bagaży do końca nie zobaczyłem w środku. Proszę te boczki pozabierać. No się tutaj proszę pokazać. Ale kto to później złoży? No ja się domyślam, ale jeszcze nie będę mówił. Proszę dać tą apteczkę. Ale też nie wolno wozić. Proszę pana, proszę nie żal. Proszę. Apteczka, no. Proszę mi dać apteczkę. Proszę pana. Nic tam nie ma, no apteczka to apteczka. Proszę pana. Już wiem, czemu pan nie chce jej dać tutaj. No to przeciwbólowe, no to apteczka. No ale taki sam z napisem testosteron. Ale tam jest pis, co tam ma być w apteczce. No i jest kolejna. Dlaczego pan nas okłamuje? Ile jeszcze jest samochodów? Ale nic nie okłamuje, to wszystko pisze w apteczce. Dlaczego pan od razu nie powiedział? No tak, ale czy w apteczce jest napisane, że ma być testosteron? Rękawiczki rozumiem, ale testosteron? A ja nie wiem, co tam pisze. Mówi pan, wie, że jest napisane, a teraz pan mówi, że nie wie, co tam pisze. To jest bezsensowna kłótnia. Proszę pana, ciągnie pan nieodpowiednim kierunku. Proszę powiedzieć, ile jest. Pan mi tutaj mydli oczy jakimiś napisami. Ile jest? Nie wiem, ile jest. Tyle jest, ile jest na lewicy. Więcej nie ma. Zero współpracy. Człowiek kupuje legalnie apteczkę, no to co tam może. Proszę pana, jakie legalnie? Pan tutaj przemyca testosteron w ampułkach. Przynajmniej jest tak napisane na opakowaniu. Najmniej nie jestem nic świadomy. Pan się zaczął strasznie denerwować, kiedy wyciągnęliśmy te ampułki. Chyba zdał sobie sprawę, że jednak nie może takich rzeczy legalnie przewozić. No w tej chwili widzę, że pan w ogóle stracił nerwy. Już jak już został przyłapany na jakby na gorącym uczynku, zaczyna walczyć o swoje. Twierdzi, że to mu się należy jak każdemu jednemu podróżnemu dwie paczki papierosów. I teraz wręcz to jest nasza wina, że my czepiamy się tych sprzętów. Pan twierdzi, że więcej już nic nie ma w samochodzie. My w tej sytuacji nie możemy mu do końca wierzyć, ponieważ twierdzi, że testosteron jest normalnym wyposażeniem apteczki według niego. Według nas niestety nie. O, kolejna ampułka. Panie kierowco, a to co to jest? To też jest standardowe wyposażenie? To nie moje, to może kolegi gdzieś było. Jakie no, ale to jest u pana w samochodzie. Gdzie to miałeś? A tutaj w takim opakowaniu. Tu patrzyłeś? W kejsie, nie wiem. Nie, tam jeszcze właśnie nie. Panie kierowco, ma pan ciekawe okulary. Dobra, chodź to podliczymy. Mamy 4 razy po 5. 20 sztuk. I co pan na to powie? Jest pan świadomy tego, co się przed chwilą stało? No nie bardzo, bo to nie moje. Ile kosztuje taka ampułka na Ukrainie? 1/4 są w kraju. No to razy pan chciał podkreślić zysk bardzo mocno, bo jak razy 4, no to fajnie. Jest 20 opakowań, my znaleźliśmy 20 zawartości. Dobra, ja uważam, Krzysiek, że zrobiliśmy już wszystko. Pan dwie paczki papierosów ma przy sobie, także to jest norma. Opakowania zajmujemy do sprawy, towar zajmujemy do sprawy. Tu panu zostawiam pańską normę. Butelka tego alkoholu idzie na mandat. Dodatkowo jeszcze będzie prowadzona sprawa karna związana z przemytem medykamentów przez przejście graniczne.